Teatr Kubuś gościł delegację nauczycieli z Turcji, Słowacji i Polski. Nauczyciele ze szkół podstawowych spotkali się w ramach dwóch przeplatających się tematycznie projektów. Turcja 2014 Promesa, organizowanego z okazji rocznicy 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją oraz programu Comenius. Hasło główne projektu Better Technology, Better Methodology, Better Teaching zakłada rozwój szkoły w tych trzech zakresach, czyli poprawie stylu pracy, metodyki pracy opartej przede wszystkim na metodzie projektu, poprawie technologii, wykorzystania technologii informacyjnej i rozwojowi nauczycieli we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Goście mieli okazję obejrzeć najnowszy spektakl Teatru Kubuś o pryszczycerzu i królewnie pięknotce. Potem przyszedł czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. Dyskusja o tym, jaki wpływ zarówno w Turcji, jak i w Słowacji ma teatr lalkowy na kształt edukacji. To jest dla nas najważniejsza rzecz, taka dyskusja panelowa. Przed nauczycielami z Izmiru i z Wolenia kolejne pracowite dni. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik czy wycieczka śladami Chopina po Warszawie to tylko niektóre z punktów wizyty w Polsce. W planach znalazło się jeszcze jedno spotkanie. Tym razem gospodarzem będzie szkoła podstawowa w Zwoleniu.